Mikołaj, pierwsze pytanie, które zadaję każdemu nowemu zawodnikowi w GKS-ie Katowice. Dlaczego wybrałeś właśnie ten klub? No myślę, że jest to klub przede wszystkim z tradycjami, znana marka w Polsce i tak jak wiele innych klubów, no od dłuższego czasu nie grał w Ekstraklasie i z pewnością do tego dąży. I dlatego też tu jestem i swoją osobą chciałbym drużynie w tym pomóc i myślę, że to jest jasny i przejrzysty cel. Powiedz mi, jesteś napastnikiem, czyli będziesz musiał rywalizować o miejsce w składzie z Grzegorzem Goncerzem, naszym kapitanem. To cię dodatkowo mobilizuje, czy gdzieś tam peszy? Myślę, że to tylko może pomóc zespołowi. Na pewno Grzesiek jest bardzo ambitnym zawodnikiem, tak jak i ja, i taka rywalizacja może tylko wyjść na dobre. Choć kto wie, może trener znajdzie miejsce dla nas obu. Ale to już zobaczymy. Także no ja z niecierpliwością czekam na pierwsze spotkania i taką rywalizację z takim zawodnikiem. Okej, powiedziałeś, że jesteś bardzo ambitnym zawodnikiem. W takim razie pewnie stawiasz sobie jakieś cele przed tym sezonem. Możemy je poznać? Dokładnie, ale natomiast nie podchodzę do tego w ten sposób. Skupiam się na każdym kolejnym meczu. Myślę, że to jest najefektywniejszy sposób. A nie niesienie jakichś dalekich planów, bo trzeba się skupić na teraźniejszości i myślę, że to jest najważniejsze. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.